Sala pusta, scena smutna bez muzyków. Ideą pracy filharmonii jest goszczenie widzów. Niestety w tej sytuacji, jaka jest w tej chwili, nie możemy nikogo do filharmonii zaprosić. Być może za 2 miesiące publiczność znowu będzie bić brawa w tym miejscu. Póki co muzycy ćwiczą w domach. I to chyba z niezłym efektem, bo w czasie pandemii filharmonicy nagrali symfonię G-moll. Zdecydowali się, żeby wspólnie przygotować fragment symfonii Mozarta. Efekt znakomity, aż dziw bierze, wiedząc, jak to muzycy nagrywali. Każdy indywidualnie nagrywał w domu, potem przekazaliśmy to do pana Adama Celińskiego. On to zmontował i taki element znalazł się na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Bardzo trudne to przedsięwzięcie jednak, ale wydaje mi się, że się udało. Wszyscy zagrali tak, jakby grali w zespole. Byśmy nabrali jeszcze większego apetytu na wspaniałą muzykę, raz jeszcze oddajmy głos naszym domowym muzykom. Czekamy z niecierpliwością na moment, kiedy będziemy mogli gościć naszych widzów Filharmonii Częstochowskiej. A 14 maja o godzinie 19 na czwartkowy wieczór zaprasza chór Filharmonii Częstochowskiej, Collegium Cantorum. Melodie, do których warto wracać, oczywiście do obejrzenia na platformie YouTube.